Profesor Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ośmiolatek nie żyje, zmarł po ponad miesiącu spędzonym w szpitalu, a przede wszystkim zmarł po wielkim dramacie w domu, przez lata najpewniej rozgrywającym się. Chyba jest jedno podstawowe pytanie. Zawiedli ludzie, zawiodły procedury, czy zawiódł system, którego po prostu nie ma? Ja myślę, że te trzy czynniki tutaj zdecydowały. Na pewno zawiodło państwo. Państwo, czyli struktury państwowe, instytucje państwowe, ale w tych instytucjach pracują ludzie. W związku z tym zawiedli ludzie. Popatrzyłbym na to nawet szerzej, ponieważ państwo to my obywatele. Myślę, że gdzieś tam również myśmy wszyscy zawiedli, nie dopominając się o sprawy, rzeczy, które powinny być czymś naturalnym w państwie demokratycznym. Przecież wiemy, że za poprzedni znakomity rzecznik praw dziecka, pan dr Marek Michalak, apelował wielokrotnie o narodową strategię walki z przemocą w rodzinie. Nic z tego nie wyszło. Stwierdzono wówczas, że przecież mamy świetne przepisy, świetne rozwiązania prawne. Przecież wiemy, że pan dr Michalak, jako najlepszy chyba rzecznik w tej chwili, do tej pory w Polsce, złożył projekt kodeksu rodzinnego opiekuńczego, w którym wyraźnie były zaznaczone pewne kwestie związane z przemocą wobec dzieci. Oczywiście gdzieś to poszło do kosza. Ale to, panie profesorze, zaraz do tego dojdziemy, ale to diagnoza generalna. Mamy problem z przemocą rodzinną, czy nie mamy w Polsce? Oczywiście, że mamy problem z przemocą rodzinną i to jest w ogóle teza wyjściowa. Wprawdzie, jak pokazują badania, zmniejsza się poziom agresji fizycznej czy bicia dzieci. Obywatele jednak zrozumieli, to też rozwiązania kodeksowe takie były, że to nie jest droga, czy w zasadzie jest to droga donikąd, ale trzeba pamiętać, że między 30 a 40% Polaków uważa, że bicie dzieci to nie jest nic złego, że klaps to jest taki środek wychowawczy. Zresztą mamy paradoksalną sytuację, bo mamy sytuację państwa, w którym rodzina jest wartością nadrzędną. Tak mówią wszyscy politycy. Tak, szczególnie politycy tak, jednej zasadniczej opcji rządzącej. Ta jakby rodzina ma szczególny status i jest szczególnie chroniona, a z drugiej strony w tej rodzinie dzieją się patologie, dzieją się rozmaite sytuacje, które nie powinny mieć miejsca i wszyscy się temu przyglądają, bo w zasadzie nie wolno wchodzić w głąb rodziny, bo ona jest w pewnym sensie taką świetnością. Tak nie powinno być w XXI wieku. To znaczy, jak głęboko w rodzinę można wejść w takim razie? Tutaj takim kwantyfikatorem, tutaj taką główną przesłanką jest dobro dziecka. Dobro dziecka. Jeżeli dobro dziecka jest w jakikolwiek sposób naruszane, natychmiast powinny interweniować służby publiczne, służby państwowe, których mamy przecież dużo. Mamy policję, mamy służby socjalne, mamy służby pomocowe, mamy kuratelę sądową, mamy w końcu sądy, mamy prokuratury. I w tej sprawie wszystkie te instytucje miały jakieś puzzle tej układanki. Dziecko uciekało wiele razy z domu, było przyprowadzone przez policję, policja wiedziała. Tak. Rodzina była objęta wsparciem pracownika socjalnego. Pracownik socjalny uznał w pewnym momencie, że już pomóc nie może, albo ta pomoc nie ma sensu i sprawa trafia do sądu. Sąd uznał, że nie ma w zasadzie problemu. Wszyscy wiedzieli? Tak, efekt jest taki, że mamy dramat. Bo niestety patrzy się dość prosty sposób, schematyczny na problemy wewnątrzrodzinne, głównie uważając, że one są spowodowane alkoholem, narkotykami. W związku z tym, jak policja zobaczyła młodego dzieciaka gdzieś na ulicy, przywiozła do rodziny i zobaczyła, że matka jest trzeźwa, no to stwierdziła, że nic się takiego nie dzieje. To jest błąd w wykształceniu, błąd merytoryczny, bo to nie jest tak, że tylko agresja występuje i przemoc występuje pod wpływem alkoholu czy jakichś tam narkotyków. Ona występuje również w taki
bezpośredni sposób wobec w sytuacji, kiedy nie ma używek. Ale o tym trzeba wiedzieć. Ja mam takie wrażenie, że przy kształceniu policjantów, przy kształceniu służb socjalnych, przy kształceniu osób, które profesjonalnie się zajmują dzieckiem, sędziów, prokuratorów, mamy jakąś lukę merytoryczną, której nikt nie chce uzupełnić. Panie redaktorze, w Polsce mamy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją. Potrafimy świetnie karać po fakcie. Zresztą dzisiaj też rozmawiamy o tym, że procedury nie ma po fakcie. Tak, procedury trzeba też nie ma po przyznać fakcie. Przyznać się do tego, że w wielu tematach zawsze rozmawiamy o tym, kiedy jakaś tragedia się już... Dokładnie tak, nie wyciągamy wniosków z zaistniałych sytuacji. Dlaczego nie ma w Polsce systemu prewencji, systemu profilaktyki, które istnieją? Panie profesorze, bo jeżeli tego systemu nie ma, to nie jest tak, że to jest jedna sytuacja, która się wydarzyła. Że takich dramatów z pewnością jest więcej. Oczywiście. W polskich domach. One się dzieją codziennie, pewnie jak rozmawiamy, również są sytuacje, gdzie dzieci są krzywdzone, dzieci są bite. I takie systemy istnieją w wielu państwach w Europie, choćby w Skandynawii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, gdzie są poszczególne ogniwa, które wychwytują symptomy. W tej konkretnej sytuacji dramatu, tragedii Kamila, ja zadaję sobie pytanie, co robiła szkoła. Czy to był uczeń określonej szkoły? Byli nauczyciele, byli wychowawcy. On miał swoich nauczycieli, wychowawców. Miał siniaki, miał złamania. I co, szkoła nie interweniowała? Tak jest. Są zdjęcia Kamila ze szkoły. Posiniaczona buzia, złamana ręka, brudne ubrania. A szkoła uwierzyła matce, która powiedziała... To jest brak profesjonalizmu. To jest brak profesjonalizmu i ja nie wiem, ale osoby, które, nauczyciele, pedagodzy, którzy nie dostrzegają takich symptomów, są po prostu niedokształceni lub źle wykształceni. To, panie profesorze, jest pytanie, co dziś zmieniać? Od czego w ogóle zacząć? Zacząć od próby budowy, przebudowy systemu pomocowego, systemu wspomagania rodziny z systemu instytucji na system ludzki. To znaczy my mamy instytucje, które mają charakter urzędniczy. Pracownicy społeczni, te wszystkie centra pomocy dziecku i rodzinie, są to urzędy. Urzędy z biurkami, gdzie petent ma przyjść i załatwić sprawę. Normalne rozwiązania w bardzo wielu państwach na świecie są takie, że ci ludzie chodzą po domach. Ci ludzie są wśród rodzin, ci ludzie służą pomocą, a nie ci ludzie czekają, aż ta rodzina przyjdzie. Ja dam panu taki przykład. Nie wiem, rok, dwa lata temu była taka głośna sprawa zabierania kobiecie dzieci, ponieważ zdaniem pracownika socjalnego ona nie sprawdziła się jako matka. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że kobieta była samotna, miała trójkę dzieci małych, więc to najstarsze dziecko i najmłodsze dziecko zabrała ze sobą do sklepu, żeby kupić mleko, a dziecko średnie przywiązała, nie wiem, paskiem, sznurkiem do kaloryfera, żeby nie wyskoczyło przez okno, czy żeby nie uciekło. I przechodziła pracownica socjalna i co zrobiła? Doniosła na policję. Jej zadaniem, tej pracownicy socjalnej, było przyjść i powiedzieć, w czym mogę pomóc, jak można pomóc tej matce. To była dobra matka, tylko bezradna wobec sytuacji, a system był nastawiony na karanie i zabieranie. Ja myślę, że tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że jesteśmy nastawieni na represję, jesteśmy nastawieni na karanie po fakcie i to politycy bezwzględnie wykorzystują. Proszę zobaczyć, jak się buduje kampanię wyborczą wokół tej sytuacji. Dziś wielu jest chętnych do wypowiadania się, wraca temat kary śmierci. Tak jest. Jedni wołają, że trzeba to natychmiast zmienić, drudzy mówią, my to zmieniamy, nic się nie dzieje. Pokrzyczymy, popłaczemy, pomartwimy się i zapomnimy o całej sytuacji. Panie profesorze, bo mówi pan o ludziach pracujących w tym systemie, tylko powiedzmy sobie szczerze, za ile ci ludzie
pracują. To znaczy, ile zarabia pracownik opieki społecznej? No grosze. Tak. No tak, jeżeli ale... nie jest pasjonatem tego, co robi, bardzo wielu jest. No ale to jest też kryterium doboru pracowników. To znaczy, w żadnym kraju na świecie służby socjalne, służby pomocowe, nauczyciele nie zarabiają kokosów. Natomiast jakby jest inny sposób wybierania zawodu. To jest zawód pedagoga czy osoby pracownika socjalnego musi mieć w sobie pewną misję. Nie da się zarabiać kokosów, ale może no, warto zarabiać tyle, żeby jakoś przeżyć. To niewątpliwie. Nie być limitem do pomocy społecznej. Niewątpliwie to ma też swoje znaczenie, ale panie redaktorze, czy pieniądze są w stanie zastąpić empatię? Czy pieniądze są w stanie zastąpić solidaryzm społeczny, pomocniczość? Myślę, że nie są w stanie zastąpić. Ale na pewno są w stanie pomóc budować jakikolwiek system edukacji, jak mówimy o tym, że policjanci nie wiedzieli, nauczycielka wierzyła matce. No tylko ten pracownik społeczny w tej układance, o której mówimy, nie wierzył, bo poszedł ze sprawą do sądu. Czyli on jako jedyny nie wierzył. No i to co wszystko. Sąd zrobił? Sąd uwierzył matce. Tak, sąd uwierzył rodzinie, bo rodzina ma taką pewną, cudzysłowie, świętość w polskim prawodawstwie i w mentalności polityków. No to może sędziowie rodzinni też są po tej stronie, tych, którzy nie wiedzą. Ja myślę, że sędziowie rodzinni nie do końca znają problemy, nie są do końca wykształceni. Wiele, wiele lat temu prowadziłem studia podyplomowe dla sędziów sądów rodzinnych i wtedy jeszcze były sądy dla nieletnich i woziłem sędziów po placówkach resocjalizacyjnych i proszę sobie wyobrazić, że część z tych sędziów nigdy w życiu nie widziała zakładu poprawczego czy ośrodka wychowawczego, do którego kierowała młodych ludzi. Ja myślę, że tu mamy do czynienia z podobną sytuacją, że nie każdy sędzia rodzinny zna się na tym, a bardzo rzadko korzysta z biegłych, bardzo rzadko korzysta z ekspertów w rozeznaniu sytuacji. Ale to znaczy, panie profesorze, że my nie mówimy o tym, żeby zmieniać ten system, reformować ten system, tylko od zera go zbudować, bo go nie ma. Jeżeli każdy kolejny element układanki, o który pytam, pan profesor mówi, że nie wiedzą, nie mają wiedzy, nie szkolą się, nie byli, nie widzieli, to jak oni mają pomagać? No, w tym jest część racji, w tym, co powiedział pan redaktor. Ten system istnieje bardziej na papierze niż w realiach, niż w rzeczywistości, bo system tworzą ludzie. Ja od lat wołam, że trzeba zmienić formuły kształcenia nauczycieli, kształcenia specjalistów i odejść od takiego formalistycznego rozumienia otaczającej rzeczywistości na rzecz rozumienia potrzeb i problemów ludzkich, bo człowiek, który ma pomagać drugiemu człowiekowi, musi być człowiekiem empatycznym, musi być człowiekiem, który wie, co to znaczy solidaryzm i pomocniczość, a nie człowiekiem, który zna przepisy prawne i uważa, że jego praca polega na przestrzeganiu przepisów prawnych. Nie, jego praca polega na dostrzeganiu problemów innych ludzi i pochylaniu się nad tym problemem, a nie stwierdzaniu, czy to jest zgodne z takim czy innym paragrafem. No to znaczy, panie profesorze, że my w ogóle nie wiemy, jaka jest skala przemocy domowej? Myślę, że nie wiemy. Wiemy wówczas, kiedy się wylewa mleko, to znaczy, kiedy dochodzi do jakichś tragedii, kiedy dochodzi do takich wynaturzeń, dramatów rodzinnych. Natomiast nie wiemy nic o rodzinach, gdzie dzieci są bite, ale nie do krwi, ale są bite, a przede wszystkim, gdzie jest przemoc psychiczna, o której zapominamy. Panie redaktorze, skąd ten problem depresji młodego pokolenia? Dlaczego Polska jest w czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu państw, gdzie są podejmowane próby samobójcze przez dzieci i młodzież? Przecież to nie wynika z klimatu geograficznego, ani z pogody, to wynika z klimatu rodzinnego, z klimatu rodzin, z klimatu społecznego, który jakby nie interesuje się dziećmi. No. To znaczy, panie profesorze, bo z perspektywy władzy i zresztą każdej władzy będzie wygodnie po prostu zamknąć oczy.
Ależ oczywiście i tak. Powiedzieć, że problemu nie ma. Gdzieś zawiedli jacyś ludzie. Tak, tak. Ta osoba jest winna, a poza tym wszystko ukażmy te osoby i wszystko będzie jak najlepiej. Proszę pamiętać o tym, że dzieci nie głosują. Głosują dorośli, więc dlaczego ja jako polityk mam karać dorosłych, których wykluczam z grona głosujących na mnie, a co mnie interesuje dziecko? A panie profesorze, a dzisiaj mamy rzecznika praw dziecka? Dzisiaj niestety nie mamy rzecznika praw dziecka. To kogo mamy? Mamy urzędnika, mamy biuro. Ja miałem okazję komentować i pisać opinię na temat ustawy, tak zwanej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, fatalnej ustawy, która pozwala zamykać dzieci 10-letnie, która pozwala im zakładać kajdanki i tak dalej. No. I niestety Rzecznik Praw Dziecka w zasadzie nie zrobił nic, żeby tak się nie stało, nie zrobił nic w obronie dzieci. A ponadto nie istnieje w przestrzeni społecznej, nie istnieje w przestrzeni publicznej. Wszyscy pamiętamy, jak pan dr Marek Michalak jako Rzecznik Praw Dziecka prowadził kampanię społeczną na rzecz ochrony praw dziecka, na rzecz zakazu bicia. Proszę pokazać, co obecny rzecznik robi w sytuacji jednak przemocowych rodzin i krzywdy dzieci. Zajmuje się, czy się interesuje wówczas, kiedy dochodzi do takiej tragedii, jak tragedia Kamila. Profesor Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę, bardzo dziękuję za rozmowę.